Witam na następnym moim filmiku. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zbudować bardzo fajną rzecz, która się naprawdę przydaje każdemu, wszędzie, gdzieś tam w terenie, w domu. Co do tego potrzebujemy, a co chcemy zrobić? Lutownicę przenośną, ładowaną. Potrzebujemy do tego dwa akumulatorki. Jakieś z odzysku mogą być wyjęte z baterii z laptopa, żeby tylko były dwie sprawne. Moduł do ładowania, najzwyklejszy taki. Zapinany gdzieś tam pod USB. Lutownica, którą gdzieś tam niektórzy już znają. 5-woltowa podpinana pod USB. Dioda świecąca. Kawałek rurki plastikowej, ewentualnie jakiś malutki pstryczek. Ja już tu przygotowałem. Obciąłem co prawda tą lutownicę. O, po wycięciu tej lutownicy. Mamy świetne mocowanie grota. Dwa przewody zasilające, bieguny dowolnie podpinane. No i przede wszystkim możliwość wymiany grota w razie się nam spali, jeżeli mamy mocowanie oryginalne. Co po przecięciu? Musimy sobie rurkę dopasować, żebyśmy mieli możliwość wsadzenia dwóch baterii do środka. To jest rurka zwykła PCV, taka jak gdzieś tam do instalacji elektrycznych elektrycy używają. Ja mam akurat starą z odzysku. Taka do wykorzystania elektroniki, która jest wykorzystywana wewnątrz takiej lutownicy, nie potrzebujemy. Bo to jest elektronika, która steruje nam czasowo lutownicą. Wygląda to mniej więcej tak. Jest nam to naprawdę niepotrzebne. Tu mamy gniazdo, jakiś MOSFET, timer założony 555. On tak naprawdę odlicza czas lutownicy działającej. My tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko po prostu włączyć, wiedzieć kiedy jest włączone, ewentualnie podłączyć, naładować. Dobra, bierzemy się za dopasowanie rurki. Zaraz pokażę, co robimy dalej. No i okej, rurkę mniej więcej sobie sprawdziłem. To jest mniej więcej taka rureczka tu. O, ja pokażę. Pokażę mniej więcej jak bateria wchodzi. O, także prawie luźno sobie wchodzi, żeby ten jednak luz niewielki został, żeby można było przewody wpuścić. Plastikowa rureczka. A co sobie przygotowałem już do tej pory? Wbudowałem diodę świecącą, niebieską. O, kolor dowolny, żeby tylko malutka była, trójeczka. I po prostu pstryczek. Na razie mamy przewiercone, to tylko włożone sobie do środka elegancko, ale już możliwość mamy załączania, wyłączania. Co prawda rurka, możemy ją potem pomalować, żeby to ładnie wyglądało. Możemy założyć bielutką, czyściutką. No mi to jest akurat bez różnicy, bo zaraz i tak będzie brudna. Także bierzemy się, podłączamy dalej i pokażę jak co dalej robimy. No i dobra, baterie mamy przygotowane. Baterie, pamiętajcie, łączymy równolegle, żebyśmy uzyskali napięcie po naładowaniu 4,2, czyli do 3,7 nam zejdzie. Ja połączyłem sobie środek minusowy, zewnętrzne są plusowe, żeby bliżej było do zacisku, do pstryczka podłączenie. Przewody dłuższe z jednej strony i z drugiej strony, ale to wytłumaczę o co chodzi i dlaczego. No jak mamy przewody przygotowane, możemy mniej więcej docinać sobie rurkę, jaka długość jest nam potrzeba. Tylko zostawiamy ją dłuższą, żebyśmy mieli możliwość na tyle zamontowania naszego modułu do ładowania 5-woltowego. Dobra, bierzemy się. No i dobra, baterie mamy wciśnięte. Mamy dwa kabelki wyjściowe. No ten jeden z pstryczka to jest do odpięcia. Mamy dwa przewody, czyli tak, czerwony plusowy, niebieski mamy minusowy akurat w moim przypadku. I z drugiej strony mamy tak samo dwa wychodzące. Baterie nie latają, celowo dałem przewód taki grubszy, żeby usztywnił baterię, także spokojnie można rzucić, żeby się tam nic nie stało, bo te baterie nie mogą luźno latać. W każdym bądź razie bierzemy się za lutowanie. No i zaraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda po podłączeniu już. Podłączamy, tak jak w moim przypadku, podłączę sobie plusowy. Plusowy do pstryczka. Za pstryczkiem mamy już wyjście, mamy diodę, żeby widzieć kiedy to jest włączone, żeby czasem niepotrzebnie nie zostało długo włączone. No i dobra, bierzemy się. No i tak, baterie wciśnięte. Grot wciśnięty prowizorycznie, już podłączony. Co prawda już działa, ale jeszcze nie będę zapyszał tego. Nawet jeszcze nie testowałem, tylko wiem, że świeci dioda. Tak to mniej więcej wygląda. O, proszę bardzo. Bierzemy się teraz za moduł ładowania. A w międzyczasie ja sobie tutaj wypełnię tą część klejem, no po prostu żeby to się działo, mocno się trzymało, bo i tak zakrętka ta, która jest główna, jest i tak na zewnątrz, więc możemy śmiało sobie pozwolić na to, żeby wypełnić to klejem. Ja mam klej do tego, zaraz pokażę.
chyba najlepiej sprawdzający się dwuskładnikowy, dwie strzykaweczki do klejenia plastików, metali również się sprawdza bardzo dobrze. Nie chcę celowo odwracać, żeby nie pokazywać firmy, reklamy robić tutaj niepotrzebnie, ale można znaleźć spokojnie pod różnymi nazwami, żeby tylko były dwie czarne strzykawki. Szybko naprawdę twardnieje i sprawdza się w 100%. Także dobra, ja sobie wypełniam to, a w międzyczasie biorę się za podłączenie naszego modułu tutaj do ładowania. Na tyle. No i zaraz wracamy. No i dobra, pokażę jak to wygląda po moim zaklejeniu. No, zależało mi tylko na tym, żeby tam się coś nie dostawało tu od tyłu i tak. Zero wytrzymałości, ale tu mamy górę już elegancko zalaną. Tylko pamiętajcie, jak klejmy to tak, żeby tego pstryczka nie zakleić. No bo niestety tam już się potem nikt nie dostanie. Grot nie zaklejamy celowo, żeby dało się go odkręcić. Groty są dostępne, tak jak i lutownice. A na znanym portalu myślę, że nie trzeba tłumaczyć, wszyscy wiedzą gdzie. Także teraz musimy tylko zwymiarować ten modułek, zamontować. No i zaraz robimy próbę. To klej sobie już schnie. Jest jeszcze świeży, tak, a my się bierzemy tutaj teraz za montowanie płytki. No i dobra, tak wygląda tu z mojej strony gniazdo ładowania z ładowarką. No ja sobie akurat tak wyprowadziłem, może każdy sobie wkleić dowolnie, czy schować, zakleić. Ja nie zaklejałem, bo to i temperaturę odprowadza i ta dioda świecąca jest, zwykle widać, czy się ładuje, czy nie ładuje. No i dobra, robimy próbę jakąś najpierw ładowania. Ogólnie ładowanie działa. No i tak, zrobimy sobie wtórną tyczkę. O, już ładowanie poszło. Czyli wiemy, że efekt pozytywny, czyli już jest dobrze i jestem zadowolony, bo wiem, że się ładuje. Dobra, na ładowarce możemy korzystać, ale nie musimy, bo wiadomo, że i tak mamy akumulatory, jeżeli są tylko naładowane. I próba, uwaga, pierwsza, działa, świeci. Jak świeci, to znaczy, że już grzeje, a jak grzeje, to robimy próbę. Co prawda to jest pierwsza próba, więc nie wiem ile czasu potrzeba na rozgrzanie, ale o, proszę bardzo, kalafonia już się nam topi, zaraz ostrości nie mamy. O, proszę bardzo, grzeje. Bierzemy się za cynę, czy cyna się topi? O, proszę bardzo. Cyna się również topi. Tu możemy kapnąć cynę, żeby widać było, że to jest cyna. Proszę bardzo. Kalafonia elegancko, ładnie, pięknie. Cyna. Gdzie jest obraz? Tu jest obraz. O, proszę bardzo. Ostrość. Superancko. No i możemy sobie wyłączyć w każdej chwili. Jak nie potrzebujemy z niej skorzystać, choć myślę, że teraz jak ona jest rozgrzana, to jeszcze myślę, że powinna nam roztopić cynę. Tak, jeszcze nam chwilowo roztapia. No wiadomo, że krótką chwilę. O, kapnąłem cyną. Tu widać, że ta cyna się topi. Myślę, że gdybyśmy chcieli nawet jakąś tam płytkę polutować, to spokojnie możemy to zrobić. Teraz może pokażę. Jeszcze raz. Cała lutownica. No ma tam powiedzmy około 20 cm. Bo siłą rzeczy musi mieć. Można to zrobić z jednej baterii, ale jedna bateria, jak to jedna, zawsze dwóch. Może więcej, więc dwie baterie też. Myślę, że przyda się każdemu taki malutki gadżecik, super. Nie jest wcale wielki, niewielkim kosztem baterii z odzysku, gdzieś tam starego laptopa ktoś wygrzebie. No i dobra, pokażemy jeszcze raz, czy możemy polutować na przykład sobie przewody. Zaraz, włączyłem lutownicę. Tu weźmiemy troszkę cyny. O, tu mamy przewodzik gotowy. Już się nam ładnie topi. Tak, tu. Co prawda jedną ręką jest ciężko wziąć cynę i robić cokolwiek, ale jakoś tam się nam udaje. Dobra. Przewodzik mamy powielony i teraz możemy go sobie na przykład przylutować. O, proszę bardzo. Przewodzik jest przylutowany. Lutownica dalej grzeje. Możemy ją odstawić, co prawda nie, bo moja stać nie chce. Ale myślę, że taka lutownica naładowana, leżąca, nawet bardzo długo, ona za wiele prądu
Rozładowania nie ma, bo to są baterie litowe, więc spokojnie taka lutownica komuś może poleżeć miesiąc nieładowana i myślę, że do użytku będzie w 100%. Jak się komuś spodobało, łapka w górę, oczywiście nie zapominamy o subach i tak dalej. Proszę bardzo, każdy gadżecik, który może się przydać każdemu. Jeżeli się naładuje bateria, zaczyna się zaświecać na niebiesko czy na zielono, różne wersje są tej diody. Ładowarkę możemy też dowolnie sobie wstawić, czy bokiem, czy ktoś, jak gdzieś tam ktoś chce. Można i ze 3 litówek zrobić, jak ktoś ma kolosalnie dużo lutowania. Ale wydaje mi się, że nie potrzeba. Grocik, czy jest ciepły? No, już jest taki sobie. W każdym bądź razie, może pokażę, że ten grocik można sobie odkręcić. O. Proszę bardzo. Jak nie jest gorący, to go wyciągnę. No nie jest. O, proszę bardzo. Grocik wyjęty. Lutownica jest, czyli teraz spokojnie można ją schować gdzieś tam do opakowania. Ja mam tu już opakowanie jakieś takie przygotowane. O, proszę bardzo. Przenośna mała do schowania. Pomyśleć tylko, jak schować grocika. Ja na grocik mam co prawda oryginalną oprawkę, ta, która była stosowana w oryginalnej lutownicy, także spokojnie, jeżeli ktoś tylko nie połamał, nie wyrzucił, to proszę, grocika może schować sobie i on już się na pewno nam nie uszkodzi, a tym bardziej nie waży, więc można spokojnie sobie schować do torby. Także jak się komuś podobało, śmiało możecie robić takie lutownice, jak macie jakieś pomysły czy jakieś koncepcje, ewentualnie propozycje, jak co można jeszcze by było to zmodernizować, zrobić, śmiało piszcie, rozważymy różne kwestie. Także jeszcze raz łapka w górę, dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.